tegoroczne Dni Miasta to wyglądają trochę inaczej, aniżeli te, do których już się przyzwyczailiśmy. Staramy się zapewnić jak najwięcej atrakcji naszym mieszkańcom. W dniu dzisiejszym wykorzystaliśmy dobrą pogodę do tego, żeby posadzić drzewo przyjaźni z naszym miastem partnerskim Czechowice Dziedzice. Jest to kozały dąb, który jak najbardziej będzie symbolem naszej współpracy. Natomiast w dniu dzisiejszym odbywają się również piknik rodzinny. Są również koncerty, gdzie nasi mieszkańcy mogą wysłuchać interesującej muzyki oraz skorzystać z dobrej aury i cieszyć się przyrodą w parku Jana Pawła II. Przyjechaliśmy tutaj z naszym miasteczkiem cyrkowym po to, żeby zabawić wszystkich chętnych, wszystkich uczestników imprezy, obchodów Dni Miasta. I widzę, że frekwencja jest niesamowicie duża. Miasteczko cyrkowe zawiera bardzo dużo atrakcji. Na przykład naszym hitem jest zjeżdżalnia rolkowa, do której kolejka ciągnie się już chyba z 20-30 metrów i nie maleje. Rozbiliśmy, jak widać, w tle namiot cyrkowy. Mamy tu warsztaty cyrkowe, warsztaty chodzenia po linie, naukę żonglowania, naukę chodzenia na szczudłach, żonglowanie, a to już wymieniałem, utrzymywanie równowagi na równoważni, bańki mydlane, mnóstwo gier zręcznościowych, strzelnice, rzuty do celu, więc no, mógłbym jeszcze tak wymieniać, więc jest tego sporo. Ale rozumiem, że zabawa jest przednia, przynajmniej tak widać po ominach tutaj naszych mieszkańców. Też tak mi się wydaje, bo dzieci nie dają nam spokoju ani wytchnienia, więc wiemy, po co tu jesteśmy. I'm gonna wait till the midnight hour, babe. That's when my love begins to shine. You're the only girl I know that can really love me so in the midnight hour, babe. Zaczniemy koncert około 20. Pogramy trochę naszych nowych piosenek z nadchodzącej płyty, trochę z materiału z płyt poprzednich. I postaramy się, żeby się wszyscy dobrze bawili. Zaczynaliśmy naszą przygodę z graniem właśnie na krakowskim rynku, ale później jakoś tak się to rozrosło, a w międzyczasie w Krakowie przepisy się bardzo pozmieniały i to jest dosyć problematyczne, żeby w ogóle wystąpić na rynku w Krakowie, także nie chcieliśmy się już tam z koniem kopać i właściwie nie występujemy na ulicy, a szkoda. A cieszę się, że tutaj w takich pół właściwie ulicznych warunkach wystąpimy, tak blisko ludzi, na pewno będzie bardzo fajnie. No właściwie teraz od czerwca dopiero wracamy do koncertowania, ale kalendarz nasz koncertowy wygląda całkiem obiecująco. Jeśli się nic nie zmieni, to przynajmniej do końca września wygląda na to, że będziemy mieli ręce pełne roboty.